Pani córka, która wyleciała na studia, wiem, że już macie... Wróciła. Już wróciła. O, fantastycznie. Wróciła, dlatego że rzeczywiście w Anglii w tej chwili jest trudna sytuacja, bo Marysia studiowała w Anglii. Stwierdziliśmy, że jednak po Brexicie i przy tej pandemii, która w tej chwili jest, lepiej będzie, jak będzie w Polsce, więc teraz studiuje to samo, ale w Polsce. I tak jest chyba lepiej. A czy na przykład ona, podziwiając pani karierę i karierę swojego starszego brata, także wiąże swoją przyszłość na przykład z telewizją, czy to nie jest jej droga? Nie, moja córka absolutnie nie widzi siebie w telewizji, ona jest osobą niezwykle taką wrażliwą. Myślę, że to nie jest dla niej miejsce. To jednak trzeba mieć troszkę skórę słonia. Natomiast bardzo pięknie pisze, fantastycznie pisze, ma duży talent, ale na razie idzie w stronę nauki, czyli psychologia to jest to, co ją najbardziej kręci, co najbardziej lubi i ja jestem za tym, żeby w tym pozostała. A zdarza się na przykład tak, że oglądacie razem Nasz Nowy Dom? Tak, oczywiście. Moja córka lubi w ogóle oglądać program. Przejmuje się losem rodzin. Często się tak zdarzało, że jakieś książki dawała dla dzieciaków, które były w programie. Widziała, że dziewczyna lubi czytać, nie stać jej na kupno książek, więc Marysia swoje z biblioteki wyjmowała. Ma tego bardzo dużo. I mówi, mamo, to daj tej dziewczynce, żeby ona miała. Także naprawdę jest to fajne.